cóż, gratulacje przede wszystkim dla zespołu, bo chłopaki dzisiaj zostawili kupę zdrowia, pokazali charakter do ostatnich minut. Dobrze ułożył nam się mecz, wiedzieliśmy, jaki to ciężki teren, jakim zespołem są Wigry Suwałki. Myślę, że dobrze przygotowaliśmy się do tego spotkania i pierwsza połowa przebiegała pod dość spokojnie, pod kontrolą. Udało nam się otworzyć wynik ze stałego fragmentu. Też o tym wiedzieliśmy, że to dzisiaj może być decydujące, bo Wigry są zespołem, które dość dobrze bronią, są dobrze zorganizowane w defensywie i w tym prowadzeniu akcji ofensywnych, gdzie zmuszają przeciwnika do gry w ataku pozycyjnym, wiele zespołów ma problemy i my też dzisiaj troszkę ich mieliśmy, ale udało się otworzyć ten mecz stałym fragmentem gry. No i później druga połowa, gdzie dobrze zaczęliśmy drugą połowę, podwyższyliśmy na 2-3-0. Wydawało się, że już powinno być spokojnie do końca. Niepotrzebny błąd przy wybiciu piłki jednego z naszych zawodników i bramka kontaktowa na 10 minut przed końcem. Następnie trochę taka sytuacja, gdzie trochę nieładna, bo nie spotkałem się jeszcze z taką na naszych boiskach. Różnie bywa, w mecze się wygrywa, przegrywa. Przeciwnik wybija piłkę na aut, bo zawodnik leży na murawie, to zazwyczaj drużyna wykonująca ten rzut z aut oddaje piłkę, jeśli nie była w jej posiadaniu, a tutaj z tego straciliśmy drugą bramkę praktycznie. Więc takie trochę zachowanie nie na miejscu uważam. Aczkolwiek nie ma obowiązku oddania tej piłki, więc przepis nie zabrania grać w tej drużynie, która jest przy tej piłce. No i straciliśmy drugą bramkę i zrobiło się nerwowo końcówka. Korekta odpowiednia pozwoliła te 10 minut, że tak powiem, spokojnie dograć, oprócz jednej sytuacji, gdzie przy stałym fragmencie jeszcze Wigry mogły wyrównać, to już było raczej spokojnie. O wszystko. No właśnie, tak słuchając, zastanawiam się, czy na tych samych meczach byliśmy. Oczywiście pierwsza połowa była bardzo trudna, zagraliśmy źle. Przeciwnik miał oczywiście więcej do powiedzenia, utrzymał się przy piłce i ta pierwsza połowa przebiegała pod dyktando przeciwnika. Natomiast myślę, że kluczem tutaj do tego zwycięstwa to jednak, niestety panowie, ale to trzeba powiedzieć, bo jest to była pomoc sędziego. W sytuacji, kiedy Puszcza prowadzi 1-0, mieliśmy 100% rzut karny, ręką w zasadzie w polu karnym zagrywa obrońca i to powinno być jasno powiedziane, że sędzia tak naprawdę pomógł bardzo mocno naszym przeciwnikom, ponieważ powinien pokazać w tym momencie rzut karny dla nas, natomiast puścił akcję i w tym samym momencie w zasadzie drużyna Puszczy wychodzi z kontratakiem, strzela drugą bramkę. No to jest przykre, że a z jednej strony też ciężko to zrozumieć, że niektórym zespołom, tak jak dzisiaj Puszczy, sędzia pomaga, natomiast nam troszeczkę tutaj utrudnia. To był chyba kluczowy moment, bo druga połowa już, powiem tak, że zaczęliśmy trochę, zmieniliśmy ustawienie, graliśmy bardziej ofensywnie, pokazaliśmy wszystkie swoje atuty i myślę, że zasłużyliśmy co najmniej na remis, ale tak się oczywiście nie stało. Chciałem pogratulować Tomkowi, ale niestety nie ma go dzisiaj z nami, bo coś tam, oczywiście ma jakieś tam swoje problemy, tak, zdrowotne problemy, natomiast za drugą połowę to naprawdę chciałbym pochwalić swój zespół, bo strzeliliśmy dwie bramki, byliśmy bliski strzelenia jeszcze jednej, a więc ten mecz cały czas był jeszcze otwarty. Chciałbym się też odnieść do tej sytuacji, w której to ten pan trener powiedział, że zawodnik leżał na boisku, po chwili wstał, zobacząc, że my gramy, więc to są takie sytuacje, że trudno ocenić, czy tak naprawdę ten zawodnik zwija się z bólu i powiedzmy za chwilę pojedzie do szpitala, czy po prostu wstaje, gra i pokazuje wszystkim, że trochę udawał. No, trudno teraz to ocenić, natomiast jeżeli chodzi o taką pasję, która towarzyszyła nam grze, to w drugiej części meczu naprawdę zasłużyliśmy na jeszcze jedną bramkę, ale tak się oczywiście nie stało, więc przegrywamy ten trudny mecz, ale też mówiliśmy sobie przed tym meczem, że to będzie bardzo trudny, emocjonujący mecz. Chcieliśmy przełamać Puszczę, ale niestety się nie udało. No niestety na wysokości gdzieś zadania stanął oczywiście bramkarz, drużyna, ale i też sędzia. Dziękuję.